Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie w tym roku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie ostatniego filmu. Tutaj możecie sobie do niego wrócić. Był to test produktów Belle oraz nowości z H&M. Także dziękuję wam za oglądanie i widzieliście, co się stało tam z moim nosem. Dziękuję wam za wyrozumiałość. Już się podgoiłam. Nagrywałam tamten film wczoraj, więc jak widzicie, dzisiaj wygląda lepiej. Myślę, że bez problemu go zakamufluję. No i dzisiaj, jak widzicie po tytule AA Wings of Color Clean Girl Makeup, dostałam tę przesyłkę jeszcze w starym roku i będę odtwarzała ten makijaż, który tutaj Magda Pieczonka ma na sobie. Natomiast uważam, że tak nie do końca jest to clean girl makeup z tego względu, że wydaje mi się, że tutaj są doczepione rzęsy, a w clean girl chodzi o to, że właśnie te rzęsy są takie bardzo naturalne i no dalekie od sztuczności. Wydaje mi się natomiast, że tutaj są sztuczne, więc to tak nie do końca jest wiecie, tak bez żadnych wspomagaczy. Dla mnie to jest taki dzienniak, to nie jest taki totalnie clean girl jak z Pinteresta czy z Instagrama widzimy, to jest właśnie taki dzienny makijaż bardzo ładny, ale makijaż bardzo, bardzo rzeczywiście kobiecy, przepiękny, podkreślający oko, delikatna kreska, pięknie podkreślone usta, no i cudowna cera. I tutaj w środku dostałam kilka kosmetyków, co jest fajne, że będę mogła z nich stworzyć cały makijaż. Część produktów już tutaj znam, natomiast wydaje mi się, że ta paleta, tej palety chyba jeszcze nie używałam. Także jak jesteście ciekawi, jak to wyjdzie, czy uda mi się odtworzyć makijaż Magdy, oglądajcie dalej. Kochani, kawa, dzisiaj kawa. Mam nadzieję, że macie ze sobą kawkę. Ja mam moje latte na owsianym, bo obudziłam się o 5 rano, w zasadzie Fluffy mnie obudziła, łobuziasta teraz sobie śpi, mi się chce spać, ale nie mogę. Dobra, zaczynamy w takim razie od oczu. Clean Girl Makeup, no to oczywiście przepiękne, naturalne brwi i będę używać żelu do brwi Star Secrets The Fix Brow. On jest przezroczysty. Zobaczymy, czy uda mi się wylaminować te brwi. Najpierw sobie nałożę tutaj pod włos, lepiej pokryć każdy włosek i wyczesuję. Tutaj na twarzy mam tylko krem, więc teoretycznie nie powinno być białej poświaty, ale wiecie, zobaczymy. Trochę się tutaj zbiera. I druga brew tak samo. Brwi są wylaminowane, zobaczymy jak przeschną. I teraz nakładam Gentle Nude Foundation, chyba mam go nawet tutaj w swoich zasobach. W jakim ja mam kolorze? Nie, to jest z Glam Shopu podobne opakowanie. Mam go, czekajcie, zobaczymy, czy nie ten sam kolor. Oczywiście, że ten sam, 403 Light Beige, więc otwieram moje poprzednie opakowanie. Tak, dokładnie ten sam kolor. I gąbeczką lecę na całą twarz. To jest taki podkład kryjąco rozświetlający, ma satynowy efekt, 16 godzin trzyma się i ma w sobie też serum, dzięki czemu ma takie działanie też nawilżające. Lecimy na całą twarz. I lecimy z korektorem z tej samej serii, mam go w kolorze 401 Vanilla i nakładam go w miejsca, które chcę rozświetlić. Tutaj sam Clean Girl Makeup się jakoś bardzo nie różni w tym makijażu. Wiele dziewczyn używa kremu BB zamiast podkładu lub po prostu korektora punktowo. To zależy, jaką macie cerę. Tu nie chodzi o to, żeby ta cera była jakaś strasznie, wiecie, żeby to było kryjące. Natomiast ten podkład jest dosyć kryjący, no tutaj nie ma co oszukiwać, on dosyć mocno kryje. Mi to nie przeszkadza, no bo teraz po zabiegu mam takie właśnie nierówności jakieś. Moja skóra się jeszcze goi, z lamią to jest ok, ale w takim prawdziwym clean girl makeup użyłabym właśnie czegoś lżejszego. Lecimy z korektorem i on też bardzo ładnie rozświetla, daje właśnie efekt takiego, takiej pięknie wyglądającej, rozświetlonej, nawilżonej skóry. No i dalej puder ryżowy, loose powder. Ja wam polecam otwierać tak do połowy, żeby się bardzo nie wysypywał. Wysypuję tyle, ile potrzebuję tutaj na wieczko. Jest to Invisible Blur, matuje, działa jak utrwalający fixer, testowany na skórze wrażliwej. I gąbeczka, którą biorę, to jest taki trójkącik. Standardowo najpierw wprowadzam puder w wacik, następnie nadmiar na dłoni i zaczynam od okolic pod oczami, jak pięknie bluruję i lecę na resztę twarzy. Ale fajnie, że już mogłam sobie ten nos, słuchajcie, zakamuflować tą rankę. Tak się cieszę, że już lepiej to dzisiaj wygląda, ale wracam teraz do makijażu Magdy, bo wiecie, jakby baza jest taka sama, po prostu jednolita, a teraz chcę zobaczyć, co tutaj jest grane na policzkach. Na pewno kontur, oczywiście jest róż, ale bardzo delikatny i dużo rozświetlacza. Natomiast oko, czy tutaj jest jakiś cień? Wydaje mi się, że tutaj za bardzo nie ma cienia, tylko właśnie jest kreska, a ja kreski tutaj, słuchajcie, nie mam. Więc użyję tego triku, że będę używała tej samej kredki co do brwi do oka, żeby wyciągnąć sobie troszkę oczko, bo tutaj tak jak mówię, nic do makijażu oczu w zasadzie nie ma oprócz tuszu.
Także żeby właśnie tak troszeczkę wyciągnąć oko. Zastanawiam się, czy jest tutaj biała kredka w środku i wydaje mi się, że odrobinka może być. No tak czy siak, nałożę sobie może odrobinę bronzera tutaj na powiekę i właśnie kredka do brwi jako kreseczka. Biorę paletę czterech kolorów do konturowania, do twarzy i bronzer jest jeden w kolorze Natural Bronze. Tutaj nie mamy żadnego lusterka, co mi troszeczkę przeszkadza, powiem szczerze, bo przy takich dużych paletach fajnie by jednak było mieć kawałek lusterka. I ten bronzer jest dosyć zimny, muszę wam powiedzieć. Wyciągam oczywiście do góry, jak to Magda zawsze wyciąga oko zawsze do góry, bo zauważam, że zwykle robi makijaże w stylu kociego oka. Także, kredka do brwi, jest to ta Micro Precise Brow i mam ją w kolorze Cool Brown. I lecimy z taką lekko wyciągniętą kreseczką. I teraz ten jeszcze mały trik, że przeciągam, o, i wyciągam do góry, dzięki czemu oko się jeszcze bardziej podnosi. I z drugiej strony to samo. No i tak to wygląda kocie oczko. Ja sobie teraz wykorzystam kredeczkę i od razu wymaluję brwi. Usztywnione są, już nie są mokre, ale są błyszczące. Nie wiem, czy widzicie, ale włoski się błyszczą. Ja jestem przyzwyczajona do tego, że są raczej matowe, więc ten żel jest taki... Zobaczymy. Natomiast wypełnię sobie brwi. Wypowiedziałam na makijażu, że Magda miała raczej mocno wypełnione. Nie jest to może mój kolor. Zrobię to taką lżejszą ręką, żeby nie było zbyt intensywnego koloru. Bardzo fajnie te brwi wyszły, wydaje mi się, że takie bardziej naturalne. I wezmę sobie teraz troszeczkę tego rozświetlacza. Nie wiem wprawdzie, czy Magda ma tutaj użyte, ale wydaje mi się, że te kąciki ma troszeczkę jaśniejsze na tym zdjęciu. I tak, ten rozświetlacz daje taki efekt po prostu. Przyciąga światło, ale nie ma tutaj perły takiej widocznej. Po prostu łapie troszeczkę światło i troszeczkę rozjaśnia te strefy. Tyle. No i teraz zajmiemy się rzęsami. I tusz, który mam, to jest No Limit Volume Deep Black. I wydaje mi się, tak jak mówiłam na początku, że mimo wszystko tutaj Magda użyła kępek, jakiś połóweczek, coś takiego, bo nie wygląda to jak zupełnie pomalowane tylko tuszem rzęsy. Musiało być to jakieś wspomaganie. Także ja też pewnie tak zrobię. Na razie wytuszujemy rzęsy, zobaczę jaki daje efekt. Oczywiście najpierw zalotka i lecimy z tym tuszem. Bardzo ciekawa szczoteczka, taka w kształcie, nie wiem, kobry, można by powiedzieć. Więc tuszuję. Powiem wam, że te rzęsy naprawdę robią wrażenie i ja bym przy Clean Girl Makeup już tak to zostawiła, czyli mam dwie warstwy tuszu i naprawdę ładnie to wygląda, ale na zdjęciu widać, że Magda ma właśnie kępki, więc będę używała kępek z Glam Shopu, Glam Lash i to są kępki, takie 3/4 połóweczki, nazywają się Mila. Są to rzęsy syntetyczne, ja wam nagrywałam osobny film, proszę sobie tu zobaczyć, będziecie mieć też w opisie linka. Macie tutaj w tym filmie pokazane wszystkie style rzęs od Glam Shopu, gdzie właśnie jest dużo kępek, dużo połówek, możecie sobie porównać, zobaczyć, które wam się podobają najbardziej. Bardzo łatwe do aplikacji. Myślę, że coś bardziej takiego ciekawszego niż standardowe rzęsy dostępne na rynku, bo myślę, że każdy sobie z nas z nimi poradzi. Dlatego mi się tak podobają i są wielokrotnego użytku, więc dzisiaj styl Mila. I oczywiście będę je aplikować na klej Duo Quick, który wam zawsze niezmiennie od lat polecam. I co jest ciekawe tutaj, i co jest ważne, to tą połóweczkę przyklejajcie sobie na linię kreski. Nie niżej, nie przy linii rzęs samej, tylko właśnie na kreskę jakby, żeby wyciągnąć oko do góry, już wam pokazuję, o co chodzi. Okej, i zaczynam tutaj od miejsca, gdzie chcę zacząć jakby, czyli powiedzmy od więcej niż połówki i tutaj dosyć wysoko przyklejam tą rzęskę, o, dociskam do linii rzęs tu z przodu, a tutaj na praktycznie linii mojej kreseczki. Widzicie, o co chodzi? Że mam tu przerwę nawet między moimi rzęsami, a tymi doczepionymi. I ten efekt podnosi oko. Nie przyklejam do linii rzęs całości, tylko sam przód. Zaraz wam pokażę mały trik, jak to zakamuflować, ale dzięki temu oko właśnie idzie do góry, jest takie bardziej kocie. I to samo robię z drugiej strony. Oczko mamy skończone, więc lecimy teraz z twarzą i zaczynam od konturu, od tego bronzera, który jest taki właśnie bardziej uniwersalny, ale chłodniejszy. I używam pędzelka, który bardzo lubię. Jest to Glam Shop T130. On jest taki, jak widzicie, lekko wyprofilowany, przez co idealnie tutaj się
wpasowuje w policzek. I jeżeli chodzi o te produkty właśnie brązujące z AA, to poprzednie mi w ogóle nie podpasowały, bo te bronzery i róże, które wyszły, były strasznie intensywne. Więc tamtych bronzerów w ogóle nie używam. Były bardzo mocno napigmentowane i zostawiały mi plamy. Były dosyć ciemne, one wyszły około wakacji. Natomiast ten, jak widzę, jest dość delikatny i daje ładny efekt. No i Magda Pieczonka mi się zawsze kojarzy z takim makijażem w stylu J-Lo, taki, wiecie, totalny glow, złota cera. Trochę tutaj jeszcze na nos dołożę. I lecimy z różem. I mamy tu dwa róże. Zobaczmy sobie kolory. Jeden cieplejszy, drugi chłodniejszy, ale użyję sobie ten bardziej właśnie cukierkowy. Jakoś bardziej mam dzisiaj ochotę na ten. I na koniec rozświetlacz, który na oczach mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie na policzku. Ale będzie to raczej subtelny efekt i on jest piękny. I rzeczywiście Magda ma na tym zdjęciu mocno rozświetlone policzki. Mniej tego różu niż nawet ja dałam. Ale mocno rozświetloną tutaj tą strefę. Która aż się odbija tutaj. Jest taki blask. Bardzo ładny rozświetlacz. Podoba mi się chyba najbardziej z tej palety właśnie rozświetlacz. No, piękny jest. Konturówka, kochani, mam w kolorze Nude. To jest kolor 04. I zauważyłam, że ten makijaż, który ona ma, to jest właśnie konturówka i olejek. Czyli coś, co jest bardzo na czasie teraz. Cały czas taki makijaż króluje na Instagramie, na TikToku, więc tak właśnie zrobię. Konturówka jest bardzo żelowa i dosyć ciemna jak dla mnie, taka nudowo-różowa. Troszeczkę tutaj wypełnię usta, delikatnie. Kredka jest bardzo żelowa, nie wiem czy nawet nie zbyt żelowa jak dla mnie. I teraz olejek. I olejek do ust to jest też produkt, który jest na topie. Teraz olejki ma każda marka, to jest coś, co jest takie wow. Ten jest widać, że wzorowany na tym z Clarence'a, ma dosyć gruby aplikator. Kolor 03 Cherry, no i taki też żelowy. Bardzo dobry w smaku. Pięknie pachnie. To są zdecydowanie moje ulubione usta ostatnio, czyli konturówka plus olejek. Wygląda to przepięknie. Kochani, mamy to. Jak mi się udało uzyskać podobny efekt, to już Wam idzie ocenić, czy mi się udało. Jak Wam się podoba ten makijaż? Jak mówiłam, dla mnie to nie jest clean girl makeup, bo trochę tutaj jest za kryjąco, zbyt ciężko. Dla mnie to jest dzienniak i taki bardzo ładny, rozświetlający glow. Natomiast clean girl makeup jest zdecydowanie lżejszy, łagodniejsze oko, troszkę mniej na cerze, troszkę, wiecie, prześwitują nam piegi, jakieś pory są widoczne. To jest wszystko wyblurowane i makijaż jest śliczny. Także mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że mi się udało go odtworzyć, chociażby częściowo. No i dajcie znać, jak Wam się podobało. Czy używacie kosmetyków AA Wings of Color? Czy Wam się podobają, czy nie? Czy coś tutaj Wam wpadło konkretnie w oko? Postaram się Wam znaleźć linki do wszystkiego na dole. No i proszę o kciuki do góry. Jeżeli film Wam się podobał, jeżeli lubicie moje testy, zapraszam na kolejne i buziaczki. Do zobaczenia. Pa, pa!